Dla rynku jest to duże zdziwienie. Ja myślę, że SNB nie konsultował decyzji chyba z nikim, tylko z samym sobą. No i efekt był taki, że w pierwszym momencie rynek doznał szoku przez duże szy. Umocnienie franka bardzo, bardzo wyraźne na rynkach międzynarodowych. No w pierwszym momencie po prostu nie było płynności, w pierwszym momencie docenia poszły, bo było takie założenie, że jak pęknie ta obrona kursu franka, to frank się wyraźnie umocni. No i reakcja była taka, że się rzeczywiście wyraźnie umocnił na tym płytkim rynku. No w tym momencie mamy kurs euro do franka na poziomie 1,03-1,05. Czyli no ciut lepiej, bo na niższym punkcie było 0,86, czyli frank był bardzo mocny. Natomiast to oczywiście, co stało się dzisiaj, no rodzi duże komplikacje raz dla polskich banków, które mają portfele frankowe. Pytanie, czy one dalej będą takie dobre jak do pory. Rodzi komplikacje dla rządu, premier Kopacz, bo pytanie, co rząd zrobi w kontekście wyborów, które są już na jesieni. Bo pamiętajmy, że zawsze opozycja może powiedzieć, że pomysł węgierski jest bardzo ciekawy i bardzo fajny z realizacji. No i wreszcie punkt trzeci to jest kwestia tego, jak będą wyglądały nasze raty kredytowe. No w pierwszym momencie widać, że ta rata wzrośnie 20%, bo o tyle dzisiaj wzrósł kurs frank do złotego. Oczywiście na krótką metę to nie jest jakiś problem duży, natomiast pamiętajmy o tym, że suma bilansowa kredytu, ona robi się rzeczywiście bardzo, bardzo wysoka i te osoby, które mają kredyt na nieruchomości, w tym momencie tak naprawdę są do niej, tak powiem, przywiązani już na dobre kilkanaście lat i takie osoby na pewno tej nieruchomości nie sprzedadzą, no chyba, że po cenach bardzo niskich, z dużą stratą, a na pewno nie kupią innych nieruchomości. W związku z tym dla rynku nieruchomości też jest to moim zdaniem news niekorzystny, bo on po prostu wstrzyma obrót nieruchomościami w Polsce, więc decyzje niepokojące. Mam nadzieję, że tutaj jakieś decyzje już administracyjne czy rządowe się być może pojawią, bo jeżeli patrzymy tylko wyłącznie przez pryzmat rynkowy, no to kurs euro do franka raczej na dłużej pozostanie w okolicach 1,0, czyli frank równy euro, a to wynika chociażby z tego, co się może dziać w tym roku w strefie euro, czyli po pierwsze program skupu obligacji rządowych, które Europejski Bank Centralny na pewno uruchomi już za kilkanaście dni, a na później za kilkanaście tygodni. No i niepokojąca cały czas kwestia Grecji, tak? Czy partia Syriza, która na pewno te wybory wygra już za półtora tygodnia, czy Syriza będzie działać dalej radykalnie i sprawić, że Grecy wyjdą z strefy euro, czy też nie. W związku z tym no, dla euro czasy niedobre, no właśnie euro z frankiem kombinacja powoduje, że to nie jest dobre. Więc myślę, że no, w tym roku euro do franka mniej więcej właśnie wokół 1,0, no chyba, że coś się pojawi nowego w temacie szwajcarskim, jakieś nowe działania. I to powoduje, że no, u nas w kraju ten kurs frank do złotego no, w takim przedziale szerokim 4,10, 4,40. W związku z tym znacznie wyżej niż to jeszcze miało miejsce wcześniej. Rosnące raty kredytowe i ta niestabilność tych rat sprawiają, że spora część osób w Polsce się wstrzymuje z konsumpcją. Ta konsumpcja będzie mniejsza, bo będziemy więcej odkładali pieniędzy, gromadzili pod przyszłe raty, będziemy mniej oszczędzali, mniej w ogóle kupowali rzeczy. I to oczywiście dla gospodarki ma pewne skutki. I dwa, tak wspomniałem, rynek też budowlany, rynek nieruchomości też na tym będzie cierpiał. W związku z tym tutaj kilka spraw jest ważnych. I teraz pytanie, jakby, żeby ocenić sobie straty i korzyści. I czasami jest tak na świecie, że trzeba podjąć decyzje, które są ustawowe. Tak? To było na przykład w USA w kredycie Lambradach, że mieliśmy programy QE, że rząd amerykański wspomagał banki. Tak dalej. W związku z tym na bliższe tygodnie nie będą gorące. Na razie mamy powiedzi takie, że nic się nie stało, że jest spokój, ale wiadomo, że to jest pierwsza powieść. Potem przychodzi analiza skutków, analiza oceny ryzyka, no i patrzymy, co dalej.